Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogmasie. Witam się z Wami znowu w IKEA, ponieważ lecimy na szybkie zakupy. Pełny koszyk zakupów. No, mamy w sumie wszystko, co chcieliśmy. I w pół godziny. No naprawdę, te zakupy, cały kosz zrobiliśmy w pół godziny i jeszcze udało nam się trafić na ten największy rabat, minus 15% na wszystko i prawie 150 zł oszczędziliśmy na tych całych zakupach, także jestem mega zadowolona. Ja chciałem tylko sprostować, że to Klaudia poprosiła, żebym ją ponagrywał i że ona będzie to sama robiła, żeby potem nie było. Myszko, powiedz, co robisz? Pakujemy, żeby się nie pobijały rzeczy od siebie. Wzięliśmy papier, Ikei, zostawiliśmy dwie ostatnie rzeczy do pakowania, dzbanek i miska. Musisz chyba mówić głośniej, wiesz? No, jest trochę głośno, ale pakujemy i zaraz Wam wytłumaczę, czemu to wszystko kupujemy, chociaż myślę, że dużo z Was się już domyśla. Myślę, że po tytule ktoś się może domyślać. No tak. I kochani, tak jak już wiecie, wynajęliśmy mieszkanie, po to robiliśmy całe te zakupy. W końcu mieszkanie na stałe. To mieszkanie, które mieliśmy teraz w Katowicach, było tylko na miesiąc i bardzo się z tego cieszę, bo faktycznie to mieszkanie było bardzo daleko i mieliśmy bardzo daleko wszędzie. Ale czy do moich rodziców, czy do Kacpa rodziny, naprawdę kawałek, także w tym momencie mamy mieszkanko dużo, dużo bliżej domu moich rodziców. Będziemy mieć wszędzie blisko, Kacper blisko do biura. Ja będę miała miejsce w tym mieszkaniu, żeby nagrywać, żeby tam pracować na co dzień, także no, jesteśmy na maksa zadowoleni. Fajne jest też to, że mieszkanie jest trochę takie w klimacie wowko, bo są różowe dodatki. Specjalnie kupiłam różowe ręczniki wczoraj w Isku, różowe dodatki. Dzisiaj kupiliśmy całą różową, jak to powiedzieć? Zastawę. Także no, będziemy mieć fajnie, różowiutko. Teraz jedziemy jeszcze szybciutko do Kika po drodze na obiad. W Kiku widziałam wczoraj, co ja widziałam w tym Kiku? Prześcieradło na pościel, przykrycie. Nie, to już na pościel, kupiłam. To już kupiłam. Coś za 60 zł. A, tak. Właśnie w Action czy w Kiku to było? Chyba w Action byliśmy razem. W Action, bo ja w Kiku byłam sama, czyli no, w Action widzieliśmy narzutę na łóżko. Bardzo ładną, w takim właśnie różu, pudrowym różu. Będzie nam super pasowała do krzeseł i do kanapy, także jeszcze jedziemy po tą narzutę. W Ikei narzuty o bardzo podobnym kolorze były w cenie 129 zł, a w tym Action naprawdę spoko materiał w dotyku. 65 zł na łóżko 1,80-200, czyli będzie ciut dłuższe, bo mamy łóżko 1,60-200. I tak naprawdę kupimy to. Kupimy sitko, kupimy małą deskę i będziemy mieć już, myślę, że wszystko. Możliwe, że już w trakcie mieszkania dowiemy się, że czegoś nam brakuje. Dokładnie. Ale no, jeszcze jedyne, co musimy tam zrobić, to przypiąć sobie obrazy i przywiercić rolety. Bo to jest mieszkanie na 7 piętrze i właściciele w sumie wydaje mi się, że nie zakładali, po prostu nie zakładali, że będą potrzebne rolety. Także musimy zamontować jeszcze tylko rolety, ponieważ ja jak nagrywam, muszę mieć zasłonięte rolety, żeby było jak najmniej tego naturalnego światła i żebyśmy mogli swoim własnym oświetleniem doświetlić nagranie. No i potrzebujemy jeszcze rolety w sypialni, no bo wiecie, mnie na przykład budzi rano światło z samego rana, więc muszę mieć roletę, żeby jednak było ciemno i żebym nie wstawała razem z ptaszkami. A ja bym chciał. Ty byś chciał o 5? No. No to ty pewnie się nie obudzisz na światło. Nie no, to znaczy to będzie tak, że ty się obudzisz na światło i obudzisz mnie. Tak, a ty się nie chcesz budzić, bo ja będę się martwić przez 2 godziny, powiesz mi, że nie chcesz wstać o tej godzinie. Dobra, słuchajcie, wracamy teraz właśnie w kierunku Dąbrowy. Jedziemy po drodze do Dąbrowy, do Wendo Parku, właśnie do Action albo do Kika, już nie pamiętam. Potem jedziemy do mojej babci na obiadek. Tam co robimy? I potem jedziemy do moich, nie, najpierw do Sosnowca, zostawić rzeczy i jeszcze do moich rodziców po wszystkie moje ubrania. Także to będzie bardzo długa męka, bo muszę najpierw przesegregować te ubrania. Jeszcze musimy wspomnieć, że generalnie dzisiaj od 8 jesteśmy w trakcie przeprowadzki, bo o 8 mój kolega podjechał z dostawczakiem i przewoziliśmy wszystko. Jak ktoś jest z okolic, to będzie się orientował mniej więcej. Katowic. Z Kostuchny, czyli z Bażantowa, przewieźć wszystko do Sosnowca. Braliśmy jeszcze rzeczy z naszego biura. Tak, moje wszystkie takie rzeczy do nagrywania. Cały dostawczak. Musieliśmy zawieźć to na nowe mieszkanie i teraz jeszcze... Wróciliśmy do Katowic po rzeczy do Ikei. Co jeszcze będziemy robić? No. A jeszcze twoje ciuchy. Twoje ciuchy, moje ciuchy i... No ja mam mało ciuchy. Masz mało ciuchy. Twoje ciuchy, moje ciuchy i wracamy na mieszkanie i układamy wszystko.
układamy wszystko, mamy już fajnie wysprzątane mieszkanko, mamy klucze od wczoraj, także super, jestem bardzo zadowolona, że w sumie mam nadzieję, że uwiniemy się z tym wszystkim, w poniedziałek już skończymy to robić wszystko. Rozłożymy, nie, chyba że położymy się spać o 4:00. Kacper, porozkładać wszystko, pomyć wszystkie na talerze, pomyć wszystkie naczynia. No ale tu... Wkładasz do zmywarki i wykładasz. No okej, okay, no ale to nie na jeden raz, zmywarka jest mała. To nie jest taka zmywarka jak moich rodziców w domu wielka. Zmieścisz. Zobaczymy, może... Znaczy ja nie sądzę, żebym zmieściła i zrobiła to wszystko dzisiaj, bo dzisiaj muszę przegregować rzeczy w domu, ubrania, wziąć jeszcze kosmetyki z domu rodzinnego i poukładać wszystkie kosmetyki. Jeszcze jedziemy do Katowic oddać mieszkanie. Tak, wieczorem. Konsolę, no, także my dzisiaj nie zdążymy wszystkiego zrobić. Ja sądzę, że jutro, jeśli od rana wstaniemy i będziemy układać, to się odrobimy z tym. Zresztą będziecie wszystko z nami widzieć jutro, bo no sądzę, że będzie w mieszkaniu Meksyk, ale będę mogła wam pokazywać. Jutrzejszy vlog będzie mega. Ja takie vlogi lubię najbardziej oglądać u dziewczyn, kiedy właśnie sprzątają w domu, sprzątają kosmetyki. Ja to lubię oglądać. Ty będziesz mnie nagrywał. Nie, będziesz mi pomagał i nie denerwuj mnie. Już się chciał wykręcić, widzicie? Nie, co ty, Kacper, będziemy musieli razem to zrobić, bo ja sama to tak łatwo tego nie ogarnę. No ale duży plus, że naprawdę mamy już ogarnięte mieszkanie, jeśli chodzi o czystość, więc jest wyodkurzane, wymyte. Dzisiaj tylko wkładamy do szafek, no i sprawdzamy moje kartony, czy nie ma gdzieś myszy. Mama kazała im wszystkie kartony przejrzeć, bo mówi, że może być gdzieś mysz. No i właśnie. Bo ona gdzieś zniknęła. Ale bo faktycznie Barys zjadł, ale ona gdzieś jeszcze siedzi. Wątpię, że wyszła w taką zimę. Nie wyszłaby raczej z domu, po co miałaby wyjść. No, także tak. I jedziemy na obiad. Jesteśmy już w mieszkaniu i zwozimy wszystkie kupione rzeczy. Prześcieradła, garnki, szklanki. No i jeszcze dostałam część rzeczy z Ikei. Mamy na szczęście windę, więc pakujemy wszystko na jeden raz. Tak, tak, dużą windę. Mamy windę oklejoną jeszcze i taką, wiecie, zasłonioną, bo jest w tym momencie jeszcze remont. W niektórych mieszkaniach i po prostu jest zasłonięta winda, ale mamy wszystko. Wszystko jest takie słodkie, różowe, jak łamko. Nie? To była nasza wspólna decyzja. No. Także Kacper jest mało męski. Sprzątamy, czy od razu jedziemy tam? Ja już poszukam kluczy na tamtego mieszkania. W tym momencie tak to wszystko wygląda, wszystko jest w kartonach, tu kołdra wzięta, tutaj jakieś rzeczy, walizka z ubraniami, kolejne kartony, także no jest sporo roboty. Musimy to wszystko rozpakować, poukładać, dalsza część rzeczy, także serio, mamy dużo pracy, Kacper, dzisiaj i jutro. I słuchajcie, na szybko w kurtce, jeszcze wszędzie jest echo, bo tu jest mało rzeczy, jeszcze wiecie, wszystko w kartonach. Odpakuję kalendarze. Wczoraj tego nie robiłam, bo dalej przedwczoraj też tego nie robiłam, bo byliśmy ciągle w rozjazdach. Dzisiaj czeka nas jeszcze naprawdę dużo jeżdżenia do moich rodziców po ubrania, do Kacpra podjechać po rzeczy. Jeszcze musimy je pojechać do Katowic, zawieźć klucze z poprzedniego mieszkania, oddać właścicielce, także mamy sporo jeżdżenia, więc już dzisiaj, już teraz rozpakuję kalendarze. Pierwszy może kalendarz od dziewczyn. Dzisiaj otwieramy 22 okienko, ale tak jak powiedziałam, dwa poprzednie również są nieotwarte, także otwieramy 22. Mamy dwie takie perłowe bombki. W 21 mamy słodycz, bombkę i taką drewnianą zawieszkę. Oczywiście choinkę wzięłam ze sobą na to mieszkanie, także będę dowieszała. I w 20 mamy sanki, które nie chcą się otworzyć, ale są saneczki. Także super, dzięki dziewczyny. Choinka już będzie prawie skompletowana na full. Oj, teraz będzie ciężko włożyć z powrotem. Dobra, może teraz szybko kalendarz z Nyxa. Kacper też nie zapomniał, ci o prezencie czekają dwa. Także okej, okay. 22 mamy tutaj. Czerwona. Dzień wcześniej miałam jasno-różową. W 20 to tutaj było taki nudziak. Ej, czekaj, ja nie otworzyłam też 19 w tym Nyxie? Wychodzi na to, że nie. Także otwieram też 19 i tutaj mam taką matową, brudno-różową, coś takiego. Wolę w sumie te w liquidzie z tym aplikatorem samo dla siebie. Dobra, szybciutko Maybelline. Okej. Okay. Ciekawe w sumie, bo mamy dzisiaj dużo frajdy, bo dużo okienek do otwarcia. 22. O, Lash Sensational wodoodporny. Super. Jedna z moich ulubionych maskar. Także 21 obok. Kredka na linię wodną, czarna. 20. Lakier do paznokci bordowy. 19. Gdzie jest 19? 19. O, to jest jedna z pierwszych maskar od Maybelline.
Jedna jakby z pierwszych, które w ogóle powstały z jej firmy. Wydaje mi się, że pierwsza, ale nie chcę was okłamać. No i bodajże 18 będzie już otwarte gdzieś. Czy nie? Czy ja nie otworzyłam też 18? Gdzie jest 18? Widzisz Kasper? Nie. Tu jest, otwarte. Okej. Okay. Czyli to wszystko. Lancome. Lancome, Lancome. Dzisiaj otwieramy dużo rzeczy znowu. 21 mamy tutaj, 20 mamy tutaj, 22, 19. A te dwa zostają na jutro i na pojutrze. Także mamy 4 prezenty do otwarcia. Szybciutko, szybciutko. Tuż do rzęs Lancome. Super, bardzo lubię tuż do rzęs Lancome tak samo. W 22 mamy jakiś produkt w dużym wymiarze. Nawet nie wiem, co to jest. Coś do make-upu. Aha, mleczko do zrywania makijażu. 20, coś wysokiego. Liner. Nie, pędzel. Pędzelek do podkładu lub do kremu. I ostatnie 21. I tutaj coś płaskiego. O, perfumy. Perfumy. La Vie Belle. Malutkie. Do torebki. Subcio. No i to teraz kolejna część od Kacpra. Weźmiemy pierwszy ten malutki. Znowu z tej firmy? O, tym razem kluczyk, ale z drobinkami jakimiś. Z kryształkami. Piękny. Tamto to był wisiorek czy bransoletka? Bo już nie pamiętam. Nie wiem. Nie wiesz? No co to? Także tutaj mamy taki kluczyk z kryształkami. Piękny. Musisz wyciągnąć. Wyciągnąć? No. Okej. Okay. Tutaj mamy taki kluczyk z kryształkami. Piękny. Tutaj Kacper. Piękne. Naprawdę piękne. Dziękuję bardzo. To jest za wczoraj i za dzisiaj. Duży prezent. Sprawdzamy, co jest w środku. Znowu akcja robienie. A tym razem co? A nie mam już tego? Nie no. Chyba nie. Nie, bo masz dwa. A tu było potpourri napisane, a tu nie jest. Aha, nie ma. Okej, okej, jeszcze jedno. To masz, to masz salon urody. Krem do rąk, masz, masz perfumy? Perfumy, tak. Salon urody i kosmetyki. Super. Fajne, naprawdę, ale fajne, spoko. Musimy to kiedyś w końcu uruchomić, bo nie mamy teraz czasu. Bo ciągle jeździmy. Może jak już usiądziemy w jednym miejscu, to znajdziemy czas na to wszystko, żeby potestować, ponagrywać to dla was. Dziękuję bardzo, Kacper. Super. Proszę. Prezenty. I słuchajcie, stwierdziłam, że nie ma sensu, żebyście jechali teraz ze mną do domu, do rodziców, ani do Kacpra. Po prostu no, bez sensu. My z tym aparatem nie jesteśmy w stanie wszędzie chodzić z kartonami, obładowani i tak dalej. Także w tym momencie się z wami żegnam. Nie pokazuję wam więcej mieszkania, ponieważ w jutrzejszym vlogu będziemy razem sprzątać, układać rzeczy i tak dalej. I myślę, że dzień później pokażę wam, jak wygląda całe mieszkanie, jak sobie udekorowałam, gdzie poustawiałam rzeczy, które kupiłam dzień wcześniej. Także do zobaczenia w kolejnych vlogmasach. Dzięki bardzo za oglądanie. Buziaki!